Wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że tędy droga prowadzi. Chociaż prawdopodobnie się również mylę, tak jak zwykle. I znowu będę musiał się wrócić. No cóż, życie. Gdzie jest Rynna? Tu jest Rynna. Ześlizgnijmy się po niej. Spróbujmy się dostać... Aha! Tu jest przepaść, o której zapomniałem kompletnie. Ale tu się mogę wspiąć. Okej. Skorzystajmy z tego. Przeskoczę na drugą stronę. Oj, to kosztowało cię cholerę sił, co? Ale chyba mu wystarczy jeszcze ich. Cholera, nie wiem, gdzie mam teraz iść. No dobra. To po prostu mi pozwoliło się przedostać na drugą stronę tej przepaści, co? Cholera, potrzebuję więcej zdrowia. Okej, to mam nadzieję, że dobrą drogę obrałem. Chociaż widzę, że zapasy coli szybko nam się kończą i wody. Tutaj jest chyba Rynna, po której bym mógł się dostać na górę, więc zróbmy to czym prędzej. Tak, przepraszam jeszcze raz za niemrawy dosyć komentarz mój. To jest nagrywane tego samego dnia, co dwa poprzednie odcinki. A ja po prostu nie mogę się powstrzymać. Czy ja idę w dobrym kierunku? Nie, nie idę w dobrym kierunku. Idę w przeciwnym kierunku niż powinienem, bo nie zwracam uwagi na mapę. I na to, co się wokół mnie dzieje. Jestem zły na siebie strasznie. Przepraszam was za to. Ale herbdep niestety nastąpił. Zaraz. Jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy by mógł się przedostać tędy na drugą stronę? Chyba nie. Dobra. A czy tędy będę mógł wrócić? Oj, nie wygląda na to. To jest zła wiadomość, co? Oj, bardzo zła. No dobra, mam nadzieję, że mogę po tej kolejce się przedostać z powrotem na drugą stronę. Czemu ja tutaj przylazłem? Że mam nieuwagę, troszeczkę przedłużę prawdopodobnie dotarcie nasze do celu. Życie jest ciężkie. I zaczynam gadać straszne głupoty również. Możesz użyć... Możesz haka, okej. Chociaż tyle. Wow, cały czas mam wrażenie, że on spadnie na dół. Na szczęście nigdy się tak nie dzieje. Teraz idę w dobrym kierunku, hura! Puść. Okej. Zobaczymy, jak długo będziemy mogli iść tędy. Bezpiecznie od pyłu. O, tam jest znajdka. O ile dobrze pamiętam, jest to inhalator, nie chce mi się po niego iść na razie. Być może w drodze powrotnej? Nie, chciałem, żebyś przeskoczył na drugi wagon. Jest to możliwe? Przeskocz na drugi wagon. Nie, to jest najwyraźniej niemożliwe. No cóż, zrobimy to w ten sposób. Życie jest ciężkie. Wow, dobra, tam zdecydowanie nie chcę skakać. Więc skorzystamy z tej drogi. Bezpieczniejszej. I pobalansujemy sobie trochę. Tak. To ciekawe, że odwiedzamy te same miejsca parokrotnie w tej grze. Tego się nie spodziewałem. No, nie narzekam. Okej. Tutaj widzę ewidentnie drabinę, po której bym mógł się wydostać na ten budynek. Co ciekawe, co tutaj robi łódka. Dzięki za wskazówki. Ja bym chciał naprawdę dostać się na tamten budynek najpierw. Więc spróbujmy zejść po tych schodach, a czy właściwie to torach na dół. No, zeskocz na dół. Nie wyciągaj łuku, po cholerę on ci teraz. Okej, użyjmy Rynny, tradycyjnie. Okej, to nie wygląda dobrze.
Mogę się tędy przedostać na drugą stronę? Mogę. Dobra. Wszystko jest pod kontrolą, okazuje się jednak. No i włóż trochę więcej wysiłków, to brakło. O nie, znowu się nam skończy energia wcześniej. No, jeszcze trochę. Okej. Dobra, udało się. Co to jest? Bateria. Kolejne zwłoki na dachu. Już dosyć posuniętym w stanie rozkładu. Tam są jacyś ludzie, co zwykle zwiastuje duże problemy. Dobra, wejdźmy tutaj. Zobaczymy, co tam na szczycie samym znajdziemy. Po mojemu rozczarowaniu nic. O, wow, to było warte mojego wysiłku. Dobra, zejdźmy na dół. Naprawdę? O Chryste, zużyłem najgłupszy sposób, jaki mogłem. Bolec, czy tam pega. No cóż. Herb derb. Zdarza się. Dobra, idziemy tędy w takim razie. Wow, wow, wow. Myślałem, że spadnę na dół. Przeskoczmy na drugą stronę. Na 100 lat. Co tam u was? Jesteście pozytywnie nastawieni, czy nie? You wanna know what life is worth now? Nothing. Not a cent. To ciekawe. Here comes a lonely hero. He's gonna find me the last bottle of wine on earth. Hey. No mam akurat wino, proszę bardzo. Smacznego. But they did make a makeshift attempt. Boats, mostly. Not enough to go around. They took the children first. That's why there are more older people here still left in the city. Okay. Nic tutaj nie ma jeszcze? Chyba nie. Jeszcze tam rzucę okiem. Nie strasz mnie, dziadku. Weźmy na górę. I oczywiście nic nie ma. Jeszcze możemy zobaczyć, co jest na tym, nie wiem, w ogóle jak wieża ciśnień. Więc załóżmy, że to jest wieża ciśnień, chociaż pewnie nie jest. Wejdziesz na to, czy nie? No, wejdź, gratulacje. Być może stąd będę mógł się lepiej rozejrzeć. Okej. Tam droga prowadzi na budynek obok, który zdecydowanie jest miejscem, do którego będę chciał pójść, ale zanim tam pójdziemy, zobaczymy, podniesiemy tą wodę, która jest na tych schodach. To się na pewno nam przyda. Prędzej czy później. Dobra. Więc idziemy po wodę. To tyle, co tutaj możemy zdobyć. No i przechodzimy na budynek obok. Zgodnie z naszym planem. Szybko po drabinie. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś pega dodatkowego. Bo nie chciałbym się znaleźć z tak zwaną ręką w nocniku przy ścianie, bez możliwości odpoczynku. To byłoby bardzo smutne. Dobra, mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść? Okej, ktoś znowu potrzebuje naszej pomocy. Spróbujmy się tutaj opuścić. Możesz to zrobić? Brachu, opuść się na dół, nie możesz? Dlaczego tego nie chcesz zrobić? Robisz to nieraz. Okej, najwyraźniej teraz nie chcesz. Tutaj mogę się ześliznąć na dół. Co prawdopodobnie miałby jakiś sens, zwłaszcza, że tam są rury. Ale widzę również drogę, która prowadziłaby tędy. Wystarczyłoby zejść na dół. Zresztą tam ktoś woła pomocy mojej. No i mam małą zagwozdkę. Zdecydowanie w tą stronę mam iść. Dobra, idziemy tędy.
takim razie. Nie wiem, czy to dobra droga, ale mi się wydaje, że tak. Zejdź na dół. Szybciej, jakbyś mógł. Możesz szybciej schodzić? Nie, nie możesz. Cudownie. O, cholera. Tego nie chciałem robić. Ani tego. Chcę tu na przykład wejść. Dobrze. Stąd będę mógł się dostać na dół. Tak. Okej, tu się możesz opuścić. Świetnie. Wow. To jest woda. Nie, jakieś żarcie. Szybko na rynnę i na górę. Póki mamy jeszcze siłę. Szybko, brachu. Włóż trochę w to wysiłku. Nie wiem skąd... Gdzie jest ta osoba, która pomocy potrzebuje. Ale chyba dowiem się tego za niedługo. Gdzieś na dole, tak mi się wydaje, chyba. Na dół mi się nie za bardzo chce iść, jeżeli mam być szczery. Ciekawe, czy... Wow. Mógłbym na tą flagę przeskoczyć? Chyba nie. Dziwne manewry tutaj wykonuje. O kurde. Okej, pomożemy kolejnej ofiarze. Ofierze chyba. Spoko. Fajną masz maskę, chciałbym taką mieć. O kurde, nie za bardzo chcę ciebie słuchać, bo mi się zdrowie kończy tutaj. Szybko na górę. O Boże. Chyba się nam nie uda wyjść tam. A, może uda, bo tutaj jest droga również. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Okej, świetnie. Coś tu się chowa przede mną? Nie. Tu mogę kucnąć i przejść? Nie. Tędy? Tędy mogę. Jakiś stary biurowiec. Okej. Dotarliśmy chyba do miejsca, w którym znajdziemy ten przekaźnik radiowy, tak? Radiotransmitter. A więc nieźle, nieźle. Myślę, że zakończymy tutaj ten odcinek. No i następnym razem, ludziska, będziemy kontynuować naszą przygodę. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż w tym odcinku nic ciekawego się tak naprawdę nie działo. No i do usłyszenia następnym razem w I Am Alive, gdzie wejdziemy do tego statku, który znajduje się w środku miasta. Jest to oryginalne miejsce. Nie ma co. Trzymajcie się.